Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich na trzeciej edycji Seminarium Wokalnego Muzyki Dawnej. Panie profesorze, czy słyszymy się? Bardzo dobrze. Świetnie. Przywitam tylko pana profesora. Chciałbym serdecznie podziękować też pani rektor Elżbiecie Wtorkowskiej i Regionalnej Inicjatywie Doskonałości, dzięki którym spotykamy się dzisiaj i od których otrzymaliśmy wsparcie finansowe na to przedsięwzięcie. Seminarium zainauguruje dla nas pan profesor Szymon Paczkowski swoim wykładem pod tytułem Nauka o figurach retorycznych w muzyce wokalnej baroku. Profesor Szymon Paczkowski jest już z nami. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Proszę pozwolić z życiorysu. Pan Szymon Paczkowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w tamtejszym Instytucie Muzykologii, autor dwóch książek o muzyce w okresie baroku, Nauka o afektach w myśli muzycznej w pierwszej połowie XVII wieku i Styl Polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha 2011, przetłumaczonej na język angielski i opublikowanej przez Roman and Littlefield w USA w serii Contextual Bach Studies. Pod jego dyrekcją ukazała się też ostatnio praca zbiorowa wydana przez NIMFC pod tytułem Bach and Chopin – Baroque Tradition in the Music of the Romantics. Jego badania koncentrują się na różnych aspektach historii kultury muzycznej w wiekach od XVII do XIX, w tym na historii, teorii i estetyce muzyki w okresie baroku oraz na historii opery. Szczególnie zaangażowany jest w badania nad kulturą muzyczną Polski i Saksonii w XVIII wieku, za panowania Augusta II i Augusta III. W latach 99-2001 był dyrygentem chóru akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Nadmienię tylko, że pytania będzie można zadawać po zakończonym wykładzie, także jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości lub znajdą kogoś pytania, proszę sobie je zapisać i proszę cierpliwie poczekać do końca wykładu. Wtedy będziemy mogli prowadzić dyskusję. Oddaję głos panu profesorowi. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że wszyscy państwo mnie słyszą. Bardzo chciałem podziękować za zaproszenie mnie na to seminarium. To sprawiło mi wielką radość. Bardzo dziękuję, że uznali państwo, że uznał pan, że warto mnie do tego seminarium zaprosić jako muzykologa. Faktem jest, że jakby kwestie związane z teorią muzyki baroku, a w szczególności nauka o afektach, a co za tym idzie i co jest pochodną nauki o afektach, nauka o retoryce muzycznej w tamtym czasie, w XVII, XVIII wieku, jest mi szczególnie bliska. Oczywiście bardzo trudno w ramach jednego i to stosunkowo krótkiego wykładu jakby całą problematykę państwu przedstawić. Zatem ograniczę się w zasadzie do tego, jak należy rozumieć retorykę muzyczną w epoce baroku, o co chodzi z retoryką muzyczną, czym jest retoryka generalnie, no i na przykładach dźwiękowych połączonych z przykładami nutowymi spróbuję po prostu państwu wskazać kilka, no mam nadzieję, znaczących i bardzo zrozumiałych przykładów, które pozwolą państwu lepiej rozumieć, o co chodziło właśnie w tym obszarze, nazwijmy to, techniki kompozytorskiej epoki baroku. Zacznę od tego, że retoryka jako taka w powszechnym rozumieniu to oczywiście jest sztuka przemowy i pojęcie retoryki nie jest pojęciem muzycznym czy pojęciem muzykologicznym. Retoryka nazywana z łacińska ars oratoria oznacza oczywiście również sztukę przemowy. W związku z tym jesteśmy gdzieś w obszarze, nazwijmy to, artystycznym, ale nie do końca, bo to jest tak jak sztuka życia, nie wiem, tak jak różnego rodzaju umiejętności generalnie, ale rzeczywiście chodzi tutaj o coś bardziej wyrafinowanego niż po prostu zwykłą przemowę czy też zwykłą mowę ludzką. Sztuki przemowy jako takiej, specyficznego, bym powiedział, komunikowania się na bardzo, bardzo wyrafinowanym, wysokim poziomie, uczono od starożytności i sztuka przemowy jako taka służyła najogólniej rzecz ujmując perswazji albo przekonywaniu
mówcy, przekonywaniu tego, który przemawia, do swoich poglądów, albo do nakłaniania do określonych postaw, albo do określonych czynów przez tego, który przemawia, w stosunku do tych, którzy go słuchają. No i chyba taką pierwszą postacią, o której należy powiedzieć, jeżeli chodzi o naukę retoryki, to oczywiście szeroko rozumianej retoryki nauczał już Arystoteles, i on napisał nawet obszerny traktat zatytułowany Retoryka, taki mniejszy podtraktat Retoryka dla jego ucznia, czyli Aleksandra Macedońskiego. I ten traktat stanowi, można powiedzieć, punkt wyjścia nauki retoryki i od starożytności aż do współczesności. Arystoteles traktował retorykę jako sztukę posługiwania się słowem w celach praktycznych, jako umiejętność argumentowania, swoich racji i swoich przekonań. I dlatego też według Arystotelesa retoryka miała pomagać mówcom, miała pomagać wynajdywać i formułować wiarygodne, rzetelne argumenty w trakcie przemowy, w trakcie komunikowania się ze słuchaczem. Według Arystotelesa retoryka miała pomagać właśnie w sposobie, bym powiedział, dobrego i jasnego komunikowania się. Arystoteles przedstawił w swoim traktacie zasady sztuki wymowy i określił trzy rodzaje sztuki wymowy, czyli retoryki. Tutaj na slajdzie Państwu to zaznaczyłem. Retoryka doradcza, retoryka sądowa, retoryka opisowa. Myślę, że jest to dla Państwa zrozumiałe. W szczególności retoryka sądowa jest tym aspektem, nazwijmy to, sztuki wymowy, który jest niezwykle ważny do dnia dzisiejszego, no bo przecież chodzi o przekonanie do argumentów, czy to strony, nie wiem, oskarżającej, czy to strony broniącej, i na tym polu strasznie ważne jest to, aby w sposób umiejętny, z jednej strony rzeczowymi argumentami, ale z drugiej strony też i bardzo umiejętną i przekonującą przemowę przemówić do słuchaczy. W drugiej księdze retoryki znajdziemy dodatkowy opis zagadnień z dziedziny psychologii, z dziedziny, powiedzielibyśmy dzisiaj, etyki, które dotyczą właśnie też sztuki przemawiania. Natomiast trzecia część tego traktatu została poświęcona układowi mowy i stylowi językowemu. I jakby według Arystotelesa retoryka spełnia swoją funkcję poprzez rozwijanie u ludzi, poprzez rozwijanie umiejętności rozumowania i wyrażania myśli, i dlatego uczony wymienił tutaj dwie podstawowe kategorie narzędzi przekonywania, czyli środki zewnętrzne, to tutaj znamy to zeznania, przysięgi i tak dalej, ale właśnie te środki związane ze sztuką wymowy, czyli to, co jest dla nas dzisiaj szczególnie ważne z perspektywy tego, o czym dalej będę mówił, czyli środki, nazwijmy to, uwiarygadniające argumentację retoryczną, co należy oczywiście rozumieć jako szeroko rozumiany zakres sposobów przemawiania i argumentowania. To w takim największym skrócie, jakby powiedział, spróbowałem zreferować podstawy retoryki, jeszcze te wyłożone przez Arystotelesa, i on jest do dzisiaj punktem odniesienia, natomiast w historii późniejszej mamy oczywiście kilku znakomitych mówców. Ja wskażę tylko tych nauczycieli i najsłynniejszych mówców retoryki starożytności. Myślę, że każdy z Państwa o nich słyszał. Każdy z Państwa słyszał o Demostenesie, pewnie każdy z Państwa słyszał o Cyceronie, może nie każdy z Państwa słyszał o jego traktacie właśnie poświęconym sztuce oratorskiej, zatytułowany Orator albo Mówca, i pewnie każdy słyszał o Kwintylianie, również nauczycielu retoryki, już takiej późnej starożytności, i jego 12 ksiąg kształcenia mówcy, czyli Institutionis Oratoriae Libri. Zatem kształcenie mówcy stało się tutaj przedmiotem, nazwijmy to, podręcznika
już sztuki retorycznej. Jeśli traktat Arystotelesa jednak bardziej jest nadal traktatem, nazwijmy to filozoficznym, to traktat Quintiliana oczywiście jest już podręcznikiem. No, można sobie zadać pytanie, a jak to się przekłada na muzykę? Bo oczywiście historii retoryki można byłoby historię retoryki można byłoby wykładać aż tam gdzieś do wieku XVI, ale jak to się przekłada na muzykę? Otóż między słowem a muzyką, związki między słowem a muzyką są dla nas wszystkich oczywiste. To myślę, że w szczególności ci z Państwa, którzy śpiewają, a przecież jest to, jak rozumiem, seminarium muzyki dla przede wszystkim studentów Wydziału Wokalnego, związane z muzyką wokalną. Więc te związki słowa i muzyki są dla nas oczywiste. Tam, gdzie istnieje słowo, tam nawet w muzyce rządzą się, czy też inaczej, tam rządzą też prawidła właściwe każdemu językowi. I tutaj mamy chyba taki istotny punkt połączenia słowa i muzyki. W szczególności w epoce baroku to stało się niezwykle ważne, mianowicie wyobrażenie, czy też postulat pochodzący jeszcze z początku wieku XVII albo z przełomu wieku XVI i XVII z kręgu tak zwanej kameraty florenckiej, kiedy postulowano właśnie powrót z jednej strony do etyki muzyki i jakby nie tylko etyki, ale też i właściwości, nazwijmy to, wyrażeniowych mocy muzyki starożytnej, jakkolwiek by to sobie wyobrażano, jakkolwiek to w rzeczywistości było, ale chodziło o to, aby słowo w połączeniu z muzyką zawsze miało pierwszeństwo. Jeśli Państwo mają pewne doświadczenia, a mają przecież, potrafią rozróżnić charakterystyczną muzykę wokalną dla epoki renesansu i dla epoki baroku, przynajmniej tak końca XVI, początku XVII wieku, to wszyscy pamiętamy, wszyscy wiemy, że muzyka wokalna renesansu, no jednak skupiona była w formach, nazwijmy to, polifonicznych, w których tekst, czy to w motecie, czy to w chanson, czy to w madrygale, o jakąkolwiek formę wokalną renesansu byśmy tutaj zahaczyli, to jednak tekst tracił na swojej wyrazistości ze względu na fakt, że mieliśmy do czynienia z polifonią. Oczywiście polifonia i w XVII, w XVIII wieku też funkcjonowała, ale w XVI wieku polifonia jakby dominowała, w związku z tym, kiedy próbowano powrócić do podstaw, nazwijmy to, muzyki wokalnej, próbując przywrócić muzyce wokalnej siłę jej oddziaływania według wyobrażeń starożytnych, no to wtedy postulowano, że jednak muzyka polifoniczna, nazwijmy to, niszczy przekaz z tekstu, niszczy przekaz słowny, niszczy związane z tym emocje, które są przekazywane w tekście. W związku z tym kompozytorzy tacy jak Claudio Monteverdi, który bardzo często jakby swoje poglądy wyrażał za pośrednictwem swojego brata Giulia Cesarego, otóż taki, chociażby bym powiedział, przez niego wyrażony pogląd w posłowie do piątej księgi madrygałów, że mowa ma być panią harmonii, czyli muzyki, czyli słowo ma dominować nad muzyką, słowo ma dominować nad harmonią, nad opracowaniem muzycznym, to stanowi punkt wyjścia do nauki retoryki muzycznej w XVII wieku, czyli do nauki retoryki muzycznej, czyli takiego sposobu kształtowania kompozycji muzycznej, by wspomagała ona wyrażanie tego, co przekazuje tekst w muzyce wokalnej. I teraz zobaczmy, jaka jest kolejność, jaka jest, bym powiedział, waga tego postulatu, by mowa była panią harmonii albo by mowa była panią muzyki. Otóż chodzi o to, żeby emocja, afekt, to, co jest wyrażone w tekście, nie zostało osłabione przez muzykę, tylko wręcz przeciwnie, aby muzyka, która towarzyszy temu słowu, wspomagała wyrażanie jeszcze tego, co jest w tekście. Oczywiście wszyscy z nas, wszyscy tutaj obecni z Państwa bardzo dobrze wiedzą, że w XVII wieku mieliśmy z jednej strony to, co nazywamy... Tam ktoś włączył mikrofon, to proszę wyłączyć. O, dziękuję.
że w XVII wieku równolegle funkcjonowała nadal polifonia wokalna, ale też monodia akompaniowana i wszystkie pochodne jakby tego wynalazku, jakim była monodia, łącznie z operą. No i w związku z tym trzeba było w jakiś sposób tę sytuację również spróbować opracować, określić i jakoś w jakiś sposób ułożyć ją w ramy, nazwijmy to formalne, w jakieś ramy teoretyczne. Funkcje retoryczne muzyki, podkreślam, mają służyć wzmacnianiu przekazu emocjonalnego i przekazu znaczeniowego tekstu. Jedna bardzo ważna sprawa, zanim przejdę dalej, a mianowicie kompozytorzy, którzy byli świadomi tego, że właśnie muzyka ma ten przekaz wzmacniać, szukali takich środków, które ich zdaniem temu wzmocnieniu miały służyć. Dla epoki baroku, i myślę, że to też Państwo są tego świadomi, jakby charakterystyczna była też estetyka naśladownictwa muzycznego, imitacja albo imitazione po włosku. Ta myśl naśladownictwa związała, czy też była efektem powiązania z nauką o afektach. Tu chodziło o to, że jakby nauka o afektach spowodowała, że w wyobraźni kompozytorów i w wyobraźni słuchaczy jednak zaczęła się rodzić potrzeba wynalazków, takiego rodzaju środków muzycznych, które by pozwoliły lepiej, ściślej powiązać treści utworów z tym, co miały środki kompozytorskie oczywiście, powiązać treści utworów z tym, co te treści wyrażały. Czyli odpowiednią oprawę muzyczną trzeba było dopasować do tekstu literackiego, czy to był tekst świecki, czy to był tekst liturgiczny, czy religijny, jakikolwiek, trzeba było o tym pamiętać. I w związku z tym powstała właśnie specjalna wiedza. Tę wiedzę określiłem nauką o figurach retoryczno-muzycznych. Wrócę tutaj do tytułu tej prezentacji. Po niemiecku Figurenlehre. To pojęcie Figurenlehre i właśnie nauki o figurach wzięło się z muzykologii niemieckiej. Muszą Państwo wiedzieć, że tego pojęcia wprawdzie w XVII i XVIII wieku jakby to już tak stricte nie stosowano, to jest nasz wynalazek muzykologiczny, ale to jasno określa jakby o czym dokładnie mówimy. Wiedza o, a ta, jakby, ta nauka o figurach retorycznych jakby jako swój przedmiot ma przede wszystkim wiedzę o systemie figur retoryczno-muzycznych, które właśnie były tymi środkami kompozytorskimi, tymi narzędziami, które pozwalały kompozytorom lepiej wyrażać treść utworów albo wzmacniać wyrażanie treści utworów zawartych w tekście poetyckim, w tekście literackim albo w tekście liturgicznym. I chciałem powiedzieć, że jakby w teorii muzyki XVII i XVIII wieku znajdziemy licznych teoretyków, którzy tej sprawie poświęcili uwagi dużo. Ja chciałem zwrócić na tym dzisiejszym wykładzie uwagę na jednego teoretyka, Niemca, ale działającego w Rzymie, jezuita Athanasiusa Kirchhera, który w roku 1650 opublikował gigantyczny traktat, taki rodzaj, powiedzielibyśmy dzisiaj, kompendium wiedzy o muzyce, zatytułowany Musurgia Universalis. Traktat niezwykły, prawie 1500 stron tekstu po łacinie, oczywiście takiej barokowej łacinie, traktat, w którym zawarta jest chyba cała dostępna, przydatna i nieprzydatna ówczesna wiedza o muzyce, wiedza, nazwijmy to, zweryfikowana naukowo i niezweryfikowana naukowo, wiedza, która czasami okazywała się, bym powiedział, błędną. Niemniej w tymże traktacie Athanasius Kircher poświęcił również sporo miejsca kwestiom, nazwijmy to, nauki o afektach, i właśnie kwestią figur muzyczno-retorycznych. To, co tutaj widzimy na slajdzie, z lewej strony to jest tak zwany frontyspis, bardzo ciekawa grafika, bardzo ciekawy miedzioryt wyrażający wiele, bym powiedział, czy też sygnalizujący
wiele z tematów, które podejmowane są w tymże traktacie, proszę spojrzeć na dół tego frontyspisu, w samym dolnym rogu widzimy Pitagorasa. Pitagorasa oczywiście rozpoznajemy przez trójkąt pitagorejski i tak dalej, ale Pitagoras był też uznawany za wynalazcę harmonii, za wynalazcę przecież proporcji w muzyce. Tu będzie legendy usłyszał, jak kowale kuli żelazo i usłyszał właśnie te dźwięki w odpowiednich proporcjach, dźwięki w interwałach, które dawały odpowiednie proporcje. Po prawej stronie mamy świętą Cecylię, czyli patronkę muzyki. No tutaj mamy, bym powiedział, w największym uproszczeniu połączenie muzyki ziemskiej z muzyką niebiańską. Na górze widzą Państwo oko opatrzności, wokół aniołowie, którzy pogrupowani w chóry anielskie wyśpiewują chwałę, wyśpiewują kanon na cześć Pana i tu jest dokładnie napisane kanon angelicum, na trzy głosy i tutaj mamy melodię tego kanonu, który można byłoby śpiewać. No tutaj chwała, to jest oczywiście Apollo z fletnią. Na szarfie jest wypisane nazwisko Athanasisa Kirchhera, który cesarzowi Leopoldowi dedykował ten swój traktat. Apollo zasiada na globie, na kuli, którą wyobrażamy sobie kulę ziemską. Tutaj mamy oczywiście 12 znaków zodiaku, więc cała historia, bym powiedział, kryje się na tym frontyspisie. Ale wracamy do figur retorycznych. W największym skrócie, Athanasius Kircher w roku 1650 miał już doświadczenie tego, co się działo w zakresie, nazwijmy to, nauki o afektach i nauki o figurach muzycznych i miał też doświadczenie tego, że co najmniej dwa style muzyczne, czyli ten zwany antico, który kojarzy się z polifonią muzyczną i ten zwany moderno, który kojarzy się z monodią akompaniowaną, a w efekcie tego z operą, funkcjonowały równolegle i to była rzeczywistość muzyczna, w której również funkcjonował Athanasius Kircher. W związku z tym, wiedząc o tym, co się w muzyce tamtych czasów działo, Kircher podzielił figury na cztery grupy, dokładnie w piątym rozdziale swojego traktatu Musurgia Universalis, w piątej księdze swojego traktatu i podzielił te figury retoryczno-muzyczne na figury, które łączą się z afektywną deklamacją, na figury o znaczeniu symboliczno-alegorycznym, na figury obrazujące z malarstwa, z zakresu malarstwa dźwiękowego i figury onomatopeiczne. Czyli Athanasius Kircher był tym teoretykiem, który jakby podsumował pewien stan praktyki kompozytorskiej tamtych czasów. To znaczy potrafił powiedzieć, że kompozytorzy posługują się, nazwijmy to, takiego rodzaju chwytami kompozytorskimi, które przenosząc terminologię właśnie z retoryki tej sztuki oratorskiej na muzyczną, na naukę muzyczną, nazywał po prostu figurami, ale wiemy, że chodzi o figury muzyczno-tekstowe, figury wspomagające wyrażanie tekstu. No i o co chodzi z tą grupą figur łączących się z afektywną deklamacją? Chodzi o to, że jakby ta pierwsza grupa była związana ze środkami techniki kompozytorskiej, jakie zostały wynalezione w związku z wynalazkiem monodii akompaniowanej, czyli w związku z tym, co się działo na początku XVII wieku, kiedy zrezygnowano, czy też zaczęto wręcz negować, wątpić w sens polifonii wokalnej. Te środki związane z afektywną deklamacją, ja zresztą Państwu to zaraz uszczegółowię, jakby chodziło przede wszystkim o to, aby poprzez specyficzny rodzaj śpiewu, poprzez specyficzny rodzaj akompaniamentu, poprzez specyficzne, nazwijmy to, elementy melodii śpiewanej przez jeden głos, przez głos solowy, z akompaniamentem na ogół basso continuo, aby tym wspomagać właśnie afektywną stronę samego tekstu. W związku z tym wyobraźmy sobie, że jeżeli ktoś śpiewał, nie wiem, o bólu i cierpieniu, no to właśnie siłą rzeczy trzeba było zastosować taką melodykę, która
jakby to wyrażanie bólu i cierpienia w muzyce wspomagała. Figury o znaczeniu symboliczno-alegorycznym to oczywiście będą, już też będzie grupa bardziej związana jakby z naszą umiejętnością czytania partytur, z naszą umiejętnością jakby odczytywania rzeczy bezpośrednio, odczytywania pewnych znaczeń bezpośrednio w muzyce. To znaczy będzie chodziło tutaj o pewne symbole, na przykład muzyczny symbol krzyża, albo o pewne alegorie. Tutaj będziemy mogli mówić na przykład o jakichś tam symbolikach liczbowych czy tego typu rzeczach, czyli jakby do tego zakresu retoryki muzycznej kompozytor dokłada, nazwijmy to, element intelektualny, czyli każe słuchaczowi albo się dosłuchiwać, albo studiować partyturę, żeby zrozumieć jeszcze dodatkowe sensy, dodatkowe znaczenia, jakie wspomagają wyrażanie tekstu. Ja tutaj dam taki przykład, to czasami może Państwa zaskoczyć, ale powiedzmy sobie, ponieważ przez długi czas zajmowałem się stylem polskim w muzyce, chociażby Jana Sebastiana Bacha, to proszę sobie wyobrazić, że takim symboliczno-alegorycznym, bym powiedział, sposobem wspomagania wyrażania tekstu albo generalnie stylem muzycznym się zajmowała, to na przykład powiedzmy sobie, niech będzie muzyczny styl pastoralny, pastorale. Pastorale, które się nam zawsze kojarzy, nie wiem, z Arkadią, 12 ósmych metrum, muzyka pasterska, Sycyliana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Państwo znają wstęp do drugiej kantaty z oratorium bożonarodzeniowego Jana Sebastiana Bacha, to wszyscy Państwo wiedzą, że mamy tam właśnie muzykę pastoralną. Dlaczego mamy muzykę pastoralną? Ponieważ chodzi o kantatę, w której jakby bohaterami są przede wszystkim pasterze. Ale nie chodzi o dosłowność tego pasterstwa, tylko chodzi o to, że jakby ta muzyka ewokuje to, co jest powiedziane w psalmie 23, czyli jakby ewokuje tak naprawdę wyobrażenie o tym, jak ma wyglądać raj. Czyli to ma być ta piękna łąka, na której owce się pasą pod przewodnictwem i pod opieką swojego pasterza i tak dalej, i tak dalej. Trzecia grupa to figury obrazujące z zakresu malarstwa dźwiękowego. Malarstwo dźwiękowe może dotyczyć różnych kwestii. Może wyrażać pewne rzeczy, na przykład dosłowne. Tutaj też można w tym zakresie na przykład widzieć figurę krzyża, ale można widzieć malarstwo dźwiękowe, na przykład, nie wiem, kiedy mowa jest o sklepieniu niebieskim, to na przykład kompozytor uzna za stosowne, żeby wprowadzić do kompozycji muzycznej na przykład opracowanie w wysokich rejestrach dźwiękowych. Albo jeżeli jest mowa o czymś wysokim, no to będzie wysoka, o czymś niskim, to będzie coś tam grane czy śpiewane przez głos niski albo przez chór niski. To tak tam w największym skrócie. No i figury onomatopeiczne, czyli to, co naśladuje rzeczywiste zjawiska dźwiękowe, to, co jest, bym powiedział, fonosferą otaczającego człowieka i co można również za pomocą środków kompozytorskich, środków dźwiękowych wyrazić. We współczesnej literaturze muzykologicznej znajdą Państwo również po polsku bardzo przydatne teksty dotyczące klasyfikacji i jakby podstaw teorii nauki o figurach retoryczno-muzycznych. Ja tutaj Państwa odwołuję do dwóch podstawowych lektur, które uważam za znakomite. Dwie różne lektury uzupełniające się wzajemnie bardzo dobrze. Na pewno korzystają Państwo z historii form muzycznej tej pięciotomowej, tego pięciotomowego dzieła Józefa Chomińskiego. Otóż w tomie trzecim zatytułowanym Pieśń Chomiński wprowadził rozdział zatytułowany Konwencjonalny język muzyczny, dodam baroku, i tam właśnie opisuje figury retoryczno-muzyczne, dając ich przykłady. Natomiast Wiesław Lisiecki, oczywiście znakomity muzykolog, niestety świętej pamięci, zmarły ponad 25 lat temu w Wademekum Muzycznej Ars Oratoria w Kanorze, w czasopiśmie, które już nie istnieje, dał też bardzo dobry wykład
podstaw retoryki muzycznej, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby to, o czym ja dzisiaj mówię i co będę Państwu zaraz ilustrował dźwiękami, sobie pogłębić, poszerzyć, gorąco polecam te lektury. Myślę, że są dostępne w Państwa bibliotekach, na Państwa uczelni. No i spróbujmy jakby w nawiązaniu do tej klasyfikacji figur retorycznych według Athanasisa Kirchhera jakby wskazać teraz figury szczegółowe. Od razu powiem, że jeśli Państwo chcą sobie nie robić scan screeny, zdjęcia i tak dalej, proszę bardzo, nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast za moment będę te figury ilustrował, więc jakby proszę wykazać się chwilą cierpliwości dla tej teorii dosyć uciążliwej, którą tutaj Państwu zaprezentuję, bo potem myślę, że jakby już w realizacji dźwiękowej to stanie się wszystko dla Państwa proste i jasne. W zakresie figur patetycznych, czyli tych figur, które łączą się z afektywną deklamacją. Pojęcie figur patetycznych jednak dał Chomiński w swoim tekście właśnie konwencjonalny język muzyczny baroku. Chodziło o to, żeby jakby przede wszystkim wspomagać wyrażanie dosyć gwałtownych, charakterystycznych zresztą w muzyce baroku emocji. Zresztą nie tylko w muzyce baroku, ale romantyzmu też. Niemniej romantyzm, a barok to jednak na tyle zróżnicowany język muzyczny, że nie będę do XIX wieku tutaj nawiązywał. Otóż wśród tych figur patetycznych, czyli wspomagających od patos, od tego słowa patos greckiego, czyli afekt, namiętność, przeżycie, nie wiem, emocja i tak dalej, to bierze się słowo patopoja, której zadaniem w muzyce jest ilustracja cierpienia. Zobaczą Państwo, że ta muzyczna ilustracja cierpienia najczęściej występuje w dramatycznych lamentach, na ogół w postaci chromatycznych następstw, i to z reguły opadających. Myślę, że niektórzy z Państwa mają takie doświadczenie, albo śpiewali, albo grali tego rodzaju lamenty. To też jest często jakby wyrażane w postaci chromatycznego, basowego ostinata. Tutaj jakby samo sformułowanie, samo określenie figury jako patopoja nie oznacza konkretnych w sensie wytycznych kompozytorskich, jak ma taka patopoja wyglądać, to jest po prostu pewne określenie zjawiska. Dalej, jednym z charakterystycznych sposobów wyrażania gwałtownych emocji była figura zwana eksklamacją, czyli ilustrująca zawołanie, wezwanie, można by powiedzieć krzyk albo wykrzyknik. Bardzo często to jest jakby muzyczne wspomaganie tekstu typu ach, och, oj, cóż za nieszczęście i tak dalej, to wtedy tego typu zawołanie wspomożone muzycznie jakby zdwaja, czy też nawet potraja efekt dramatyczny i pozwala lepiej jakby to wszystko wyrazić i jeszcze na dodatek wzbudzić to w słuchaczu, bo pamiętajmy też, że zgodnie z tym, co powiedziałem na początku, zadaniem mówcy, a kompozytor tutaj się wciela w taką rolę, nazwijmy to mówcy, albo co najmniej mówcy pomocniczego, jest przekonać i jest jakby uczynić słuchacza, bym powiedział, przekonanym do tego, że to, co on słyszy, albo to, co on teraz na temat tego, co słyszy, myśli, to jest również to, co on na ten temat autentycznie myśli. Dalej, kolejna figura patetyczna to interrogacja, figura ilustrująca zapytanie, wątpliwości, zawahanie, dalej saltusy wszelkiego rodzaju, skoki albo przebiegi. Saltus duriusculus to, tak jak tutaj napisałem, figura wzmacniająca wyraz dramatyczny tekstu. O co tutaj chodzi? Bardzo często o to, że gwałtowne uczucie, na przykład emocja związana, nie wiem, z obwieszczeniem faktu śmierci bohatera na przykład w operze albo bohaterki wymaga no specjalnej emfazy, ale przecież nie można jakby tego faktu oznajmić, nazwijmy to, muzyką stricte diatoniczną. Nie da rady takiego faktu oznajmić, nie wiem, za pomocą rozłożonego trójdźwięku durowego. Kompozytor musi sięgnąć po środek muzyczny, który będzie równie, bym powiedział, smutny i równie przykry w słuchaniu dla słuchacza,
jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, tak jak wiadomość, która została mu w warstwie słownej przekazana. Stąd są to często duże skoki interwałowe, bardzo często o interwały charakterystyczne, a więc zmniejszone, zwiększone. I to jest jeden z, bym powiedział, z tych elementów właśnie właściwych dla muzyki w stile nuovo albo w tym seconda pratica, w tym nowym stylu muzycznym, w którym właśnie jakby to, co było w muzyce w pierwszym stylu, czyli w muzyce renesansowej, w muzyce polifonicznej, niedozwolone, czyli stosowanie na przykład nieprzygotowanych dysonansów w harmonii, albo właśnie stosowanie skoków o dysonanse charakterystyczne, o tryton, czy o dysonanse zwiększone, czy zmniejszone. W polifonii palestrinowskiej to byłoby niedozwolone, to właśnie w muzyce wokalnej XVII wieku to było wręcz pożądane, bo w ten sposób to jeszcze bardziej pozwalało oddziaływać na słuchacza nie tylko samym tekstem, ale również muzyką. Podobna sytuacja dotyczy właśnie figur muzycznych jakby w postaci gwałtownego opadania, ruchu descendentalnego. Właściwie na ogół chodzi o to samo, co w przypadku Saltus Doriusculus, ale generalnie jakby wtedy jakby ten skok jest wypełniony po prostu dosyć gwałtownym pochodem dźwięków bezpośrednio następujących po sobie. Również w zakresie wyrażania emocji bardzo potrzebne i bardzo przydatne są figury wykorzystujące pauzy. Na przykład figura aposiopezis. To jest muzyczna ilustracja milczenia, pustki, nicości. Bardzo często w muzyce to się, że powiem, realizuje za pomocą pauzy generalnej albo na przykład pauzy generalnej ze znakiem fermaty. Ja myślę, że każdy z nas na tyle ma wyobraźnię, że również w zwykłej mowie, czy też przemowie, bardzo dobrze wie, że kiedy chce w sposób szczególny zwrócić uwagę słuchaczy na czymś, na jakimś fakcie, albo chce, żeby słuchacz się nad czymś zastanowił, albo potrzebuje, nie wiem, dla podtrzymania napięcia, na przykład chwili ciszy, to zamiera. Pustka, nicość z drugiej strony właśnie wyrażana poprzez taką pauzę generalną też pozwala coś zilustrować. Suspiracja. No tutaj jesteśmy w sferze, nazwijmy to w cudzysłowie, muzycznego oddychania. Chodzi oczywiście o muzyczną ilustrację przede wszystkim tego, co dotyczy emocji związanych z łkaniem, z płaczem, ze smutkiem, z żalem. Coś, co pomoże wyrazić, a nawet zilustrować właśnie fakt płaczu, żalu czy smutku. W muzyce najczęściej to się będzie przejawiało przez rozbicie płynnego przebiegu muzycznego pauza, albo też stosowanie na przykład sekwencji muzycznych, sekwencji dźwiękowych oddzielonych od siebie, na przykład, nie wiem, dwóch dźwięków łukami. Więc zaraz zresztą to zilustruję muzyką, to będzie dla Państwa wtedy być może lepiej przyswajalne. Niemniej właśnie figury z zakresu suspiratio są oczywiście tutaj bardzo ważnym elementem wspomagającym wyrażanie emocji w muzyce. Jednym ze środków dosyć charakterystycznych jest również apokopa, czyli unikanie końcówki frazy muzycznej bądź tekstowej. Bardzo często na przykład, nie wiem, postać na scenie muzycznej, która umiera, kompozytor chętnie odejmie jej ostatnią sylabę wypowiedzi po to, żeby pokazać właśnie ten moment na przykład śmierci, ten moment umierania. Więc to są bardzo, bym powiedział, charakterystyczne i ważne figury wspomagające wyrażanie tych dosyć często, nazwijmy to, wyrazistych emocji, które idą za tekstem, który ma być opracowany muzycznie. Bardzo ważne figury, jakby w nauce retoryki muzycznej jest kontrastowanie. Figury kontrastowanie samo w sobie jest bardzo mocnym efektem. Myślę, że nie tylko w muzyce. Kontrastowanie jest bardzo mocnym efektem w literaturze, w poetyce, w sztuce poetyckiej. Kontrastowanie jest bardzo mocnym efektem również w malarstwie. Światło, cień, światło, cień, światło, ciemność, w architekturze i tak dalej. W muzyce środki kontrastowania właśnie jakby służą przede wszystkim oddaniu, zróżnicowaniu wyrazu emocjonalnego tekstu. I te środki kontrastowania
to jakby podzieliłem tutaj na kilka rodzajów, ale wszystkie z grecka nazywają się mutacje. No ale mutacje przez różne, bym powiedział, sposoby. Z jednej strony zmiana ruchu uzyskiwana przez zmianę tempa, motus, czyli mutacje per motus. Z drugiej strony na przykład kontrasty polifonii i homofonii, to będzie mutacja per noema. Kontrast diatoniki i chromatyki, czyli mutacja per genus. Zmiana tonacji bardzo często, na przykład z molowej na durową albo z durowej na molowej. Mutacja per tonus. Zmiana pozycji rejestru, mamy chór wysoki, chór niski, czyli mutacja per systema. Albo zmiana wyrazu muzycznego, także to ogólnie tak ujmę, czyli na przykład coś, co jakby zestawienie w bardzo szybkim tempie tego, co ma być radosne i tego, co ma być smutne. Czasami jest tak w warstwie kompozytorskiej, jakby u kompozytora, który podąża za tekstem, że mamy na przykład w muzyce Jana Sebastiana Bacha, w kantacie 161, w recytatywie drugim mamy takie zawołanie: o świecie, ty jesteś, du bist Lust und Last, czyli po polsku można powiedzieć, ty jesteś radością i obciążeniem, w sensie tym, co człowieka wprawia w smutek. Lust und Last. Dwa wyrazy o kompletnie różnym znaczeniu trzeba wyrazić, czy też wspomóc wyrażeniem muzycznym. W związku z tym to słowo lust będzie najprawdopodobniej jest u Bacha opracowywane jakimś akordem durowym, jasno brzmiącym, a last przechodzi w jakiś akord dysonujący. Na tym polega, nazwijmy to, właśnie figura mutacja per systema, zmiana wyrazu muzycznego. Bardzo ważną grupą figur są figury podkreślające znaczenie słów. To znaczy tutaj znowu kompozytor ma działać jak mówca, jak ten, który posługuje się nauką retoryki. Czyli musi znaleźć w tekście, który opracowuje jako kompozytor, taką, bym powiedział, to, co dla niego jest słowem kluczowym i próbuje go podkreślić poprzez jakby zastosowanie takich środków zdobniczych jak figuracje czy też melizmaty. To znaczy jeden dźwięk, jeden wyraz na przykład będzie opracowywany w postaci melizmatu wokalnego na przykład przez cztery takty. I wtedy będziemy wiedzieli, że dla kompozytora, który jakby opracowując dany tekst muzycznie, określone słowo stanowi być może słowo kluczowe, szczególnie ważne. I też będziemy rozumieli, że kompozytor daje od razu nam jakąś wykładnię jego rozumienia konkretnego tekstu. Jeśli chodzi o figury onomatopoeiczne. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są to figury z zakresu naśladownictwa, rzeczywistych zjawisk dźwiękowej, wtedy mówimy o asymilacji. Jeżeli chodzi o taką zwykłą figurę wznoszenia, opadania, to już nie jest do końca onomatopeja, to jeśli tutaj może tak ochoczo to zatytułowałem jako figury onomatopoeiczne, to może to nie do końca jest właściwe, bo właściwie tylko to, te zjawiska dźwiękowe są bardziej figurami onomatopoeicznymi, a ascensus, descensus, fuga czy cirkulacje są to bardziej figury z zakresu malarstwa dźwiękowego. Ilustracja wznoszenia. W sensie przenośnym również, nie? Jeżeli mamy się wznosić na przykład w modlitwie, powiedzmy sobie, jest sugestia, że ta modlitwa pozwala nam, jak powiem, mentalnie przenosić się do nieba, no to mamy ilustrację muzyczną wznoszenia też, ale mamy czasami coś dosłownego, że nie wiem, że na przykład jak na zakończenie opery Orfeusz Klaudia Monteverdiego zjawia się Apollo i zabiera rozpaczającego Orfeusza na Parnas i zabiera go i wznosząc się, można powiedzieć, do nieba. No to wtedy mamy figurę ascensus. Podobnie w opadaniu mamy figurę descensus albo katabasis. Mamy również często potrzeby wyrażania na przykład biegu. Ktoś biegnie, ktoś ucieka, ktoś się spieszy. Wtedy języka włoskiego stosujemy tutaj figurę zatytułowaną fuga. Mamy wreszcie na przykład często potrzebę zilustrowania czegoś za pomocą figury krążenia, również w sensie przenośnym. Cała grupa figur uzupełniających w klasyfikacji Chomińskiego. Anafora i epifora. Powtarzanie grupy dźwiękowej nie bezpośrednio po sobie dla podkreślenia określonych właściwości tekstu. Czyli będzie potrzeba jakby za pomocą dźwięków
uwypuklić coś, co szczególnie, bym powiedział, jest charakterystyczne w danym tekście. Epistrofa, powtarzanie określonej grupy dźwiękowej na zakończenie odcinków danej kompozycji. Powtarzanie zwrotu zakończeniowego na początku następnego odcinka. Też jest bardzo ważne, powiedzmy sobie, mamy utwór wieloczęściowy, kantatę, nie wiem, oratorium, pasję bachowską, to na przykład część pierwsza w pasji według świętego Jana kończy się chorałem, a część druga rozpoczyna się chorałem, który jest praktycznie tak samo opracowany jak ten chorał końcowy. W ten sposób jakby po długiej przerwie na kazanie słuchacz wraca do tego, co było, bym powiedział, charakterystyczne dla warstwy dźwiękowej tego utworu. Powtarzanie grupy dźwiękowej wyżej lub niżej wspomaga bardzo często właśnie uwypuklenie konkretnego tekstu albo tego, co za tym tekstem się kryje, znaczenia tego tekstu. Wielokrotne powtarzanie jednego motywu dźwiękowego na tym samym stopniu jest tak samo jak wielokrotne powtarzanie jednego słowa. Jak powiem słuchajcie, 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 bo to jest niezwykle ważne, słuchajcie, to jest to jeden, bym powiedział, ze środków retorycznych. To tak samo kompozytor będzie chciał w ten sposób podkreślić, nie wiem, zwrócić uwagę słuchacza na to, co ważne. Słuchajcie, 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 czyli klimaks. Figura gradacja, w grecka auxesis, to z kolei powtarzanie jednego motywu w progresji wnoszącej. To też jest przeniesienie praktyki, nazwijmy to, oratorskiej. Jeżeli ja coś powiem teraz na tym niskim, bym powiedział, poziomie mojej wypowiedzi, w tym niskim rejestrze mojego głosu, no to dociera to do Państwa albo nie. Ale jeżeli teraz podniosę głos i powiem to, że to jest ważne, to już zaczyna do Państwa coraz bardziej docierać. Ale jeżeli jeszcze bardziej podniosę głos na wyższy poziom i powtórzę to jeszcze głośniej, to już wtedy wszyscy zwrócą uwagę, oj, mówi coś ważnego albo chce, żebyśmy to usłyszeli. W muzyce jest podobnie. Ten sam motyw jakby zagrany raz, czasami może nie zwrócić uwagi słuchacza. Zagrany o sekundę wyżej, głośniej zwraca uwagę. Zagrany jeszcze sekundę wyżej, czyli o tercję, na przykład jeszcze wzmocniony przez całą orkiestrę, o zdecydowanie zwróci już uwagę słuchacza i wtedy słuchacz będzie domniemywał, tak, tutaj kompozytor miał coś ważnego do powiedzenia, albo tak, tutaj tekst jakby jest nośnikiem bardzo ważnej informacji. Powtarzanie motywu z pewnymi zmianami, to figura polipoton i tak dalej, i tak dalej. Więc wracam tutaj do tej literatury podstawowej. Gorąco polecam Państwu te dwie lektury. Za tymi lekturami idzie oczywiście ogromna, bym powiedział, literatura nie tylko muzykologiczna, ale też literatura źródłowa. Ogrom tekstów źródłowych z XVII i XVIII wieku, których studiowanie jest oczywiście zadaniem ciężkim i trudnym i wymaga nie tylko, jak powiem, czasu, ale też i sporych kompetencji językowych bardzo często. Niemniej w języku polskim mamy już właściwie podstawy retoryki muzycznej dosyć dobrze opracowane i do tego Państwa zachęcam. A teraz chciałbym przejść do przykładów już czysto muzycznych, aby to, o czym mówię, zilustrować. Mamy w tej chwili godzinę 15:54, to mam nadzieję, że uda mi się, no, bym powiedział, w jakichś takich 45 minutach, żeby zostawić jeszcze Państwu czas na pytania i na chwilę przerwy przed następnym wykładem, zilustrować tyle, ile się da. Zacznijmy od figury patopoja, czyli to, od czego zaczynałem na samym początku, czyli muzycznej ilustracji cierpienia. Przykład pochodzący z kantaty 12 Jana Sebastiana Bacha, Weinen, klagen, sorgen, zagen, chór wstępny. Ten tekst w języku polskim mówi o płaczach, o lękach, o troskach, o smutkach, klęskach i tak dalej. Jest wprowadzeniem do tekstu, w którym chodzi o to, że chrześcijanin za chleb powszedni ma to właśnie, że płacz, smutek i lęka, ale czeka go nagroda w niebie. Kantaty Bacha mają to do siebie, że jakby od tego smutku i nieszczęścia prowadzą do happy endu na końcu. Na ogół tym happy endem jest właśnie zapowiedź raju, zapowiedź zbawienia albo wprost obietnica tego szczęścia wiecznego i życia wiecznego, ale na początku bardzo często w kantatach mamy właśnie to ludzkie przerażenie. Tekst płacze, lęki, troski, klęski,
Teraz proszę zobaczyć, patopoja, czyli opadanie, mamy w continuo, co najmniej w partii continuo, chromatyczne schodzenie w dół, zresztą wielokrotnie powtarzane w takim ostinatowym kształcie. Mamy również charakterystyczne figury instrumentalne w partii skrzypiec, pierwszych, drugich, czyli kwintę zmniejszoną. Mamy opadanie w głosach wokalnych. Wszystko jest podporządkowane koncepcji patopoi. Ale chciałem teraz zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Oczywiście bardzo dobrze jest, kiedy będziemy potrafili nazwać zjawisko muzyczne, z jakim mamy do czynienia, patopoją. Ale musimy pamiętać, że Bach nie pisał patopoi. Bach być może nawet nie używał pojęcia patopoja w stosunku do tego, co tutaj napisał. Bach po prostu wiedział, że to jest właściwy sposób wyrażania tego, co jest powiedziane w tekście. Że to jest to, co będzie do słuchacza najbardziej docierało. To jakby te wszystkie nazwy tych figur, które ja Państwu tutaj przytoczyłem, to jest, nazwijmy to, słowniczek muzyczny, który pozwala nam nazwać zjawiska, z którymi mamy do czynienia. Ale pamiętajmy, że te zjawiska jakby odnajdujemy w praktyce kompozytorskiej. I jakby tym zjawiskom z praktyki kompozytorskiej nadaliśmy te nazwy, przenosząc je z praktyki retoryki, czy też sztuki oratorskiej, sztuki wymowy, na praktykę kompozytorską. Bach nie napisał tutaj patopoi. Bach po prostu dźwiękowo oddał właściwości w sposób najwłaściwszy, jak to uznał za stosowne, właściwości tego tekstu. Natomiast my wiemy, czy też stosujemy nazwę do tego zjawiska jako patopoja, tę figurę nazywamy. Ale tych patopoi, bym powiedział, odmian, sposobów jej realizacji było bardzo wiele. Zaraz do tych innych też przejdę, ale krótki przykład dźwiękowy, aby mieli Państwo świadomość, jak to brzmi. Ten krótki przykład dźwiękowy musi nam wystarczyć, ponieważ chciałem przy okazji pokazać Państwu, że Bach ten sam sposób wyrażania płaczu, lęku, bólu, męki przeniósł na dzieło, jakby w którym wykorzystał ten sam fragment z kantaty 12 na mszę Hamol, na ustęp Krucyfiksus w credo z mszy Hamol. I zastosował właściwie te same rozwiązania, może trochę w innym opracowaniu metrycznym, z pewnymi modyfikacjami związanymi jakby z nowym tekstem, tekstem liturgicznym, natomiast sama muzyka nadal jakby odzwierciedla te same afekty, te same emocje, ból, smutek, żal, cierpienie. No i możemy to po prostu nazwać figurą patopoją. Już przykład dźwiękowy, który Państwo niewątpliwie bardzo dobrze znają, ale dla porządku tego wykładu słuchamy. Thank you.
Myślę, że taki fragment przy Hamol wystarczy, żeby zilustrować jakby ten sam sposób opracowania w dwóch różnych utworach, ale wyrażających w rzeczywistości te same emocje, te same, nazwijmy to w największym oczywiście uproszczeniu, bo co innego, tekst liturgiczny, tu się kryją jeszcze za tym zupełnie, bym powiedział, inne pogłębione warstwy znaczeniowe niż w tekście kantaty, ale Bach widział, czy też uznał za stosowne, że ten sam sposób opracowania, to co my nazywamy patopoją, warto przenieść z kantaty 12 właśnie na chór wstępny. Ale teraz ja uwielbiam to zestawienie Bach i Claudio Monteverdi, bo to zakończenie epoki baroku i początek epoki baroku. W muzyce świeckiej patopoja, tak powiem, jest tak samo ważnym elementem jak w muzyce religijnej. W przypadku Claudia Monteverdiego chciałem się posłużyć przykładem fragmentu Lamentu Orfeusza o Bram Tartaru, kiedy przybył do Bram Tartaru po utracie swojej ukochanej Eurydyki, no i chce się przedostać, chce wydobyć Eurydykę z podziemia, z Królestwa Hadesu i Hadesa i woła najpierw: och, nie, nieszczęśliwy kochanku, mieć więc nadziei nie wolno, że usłyszą błagania mieszkańcy zaświatów, niepogrzebionych zwłok nieszczęsnych pozbawion zostanę i niebios, i piekieł. I w pewnym momencie właśnie swojego lamentu Orfeusz wejdzie w ton lamentacyjny, właśnie tak jak tutaj widzą Państwo na slajdzie. Mam nadzieję, że widzą Państwo również kursor, którym operuję. Proszę mi tylko powiedzieć, że widzicie ten kursor. Da. Widzicie, da. Tak? Dobrze. Dziękuję. To proszę spojrzeć tutaj na całą sekwencję opadających dźwięków. Z jednej strony w partii wokalnej, z drugiej strony w partii instrumentalnej. To jest też, bym powiedział, rodzaj właśnie patopoi, zupełnie inaczej jakby zrealizowanej jako idei wyrażania smutku i żalu, niż to zrobił 150 lat później, czy tam 120 lat później Jan Sebastian Bach. Spirar dunque non lice, od ogni prieghi cittadin d'averno, onde quell'ombre errante, in sepolto cadavero infelice, privo sarò del cielo e dell'inferno. Così vuole mia sorte, che in questo orror di morte da te corrio lontano, chiamo tuo nome in vano, e pregando e piangendo, Dio mio, consumi. To przykład patopoi, nazwijmy to, w realizacji Claudia Monteverdiego, z jego znakomitego fabula, z jego znakomitej fabula i muzyka Orfeusz, Orfeo z roku 1607. Przykład, już przechodzimy jakby z tej z figury patetycznej patopoja do wyrażania, że powiem, okrzykiem bardzo ważnych emocji, eksklamacją. Jako przykład tutaj chciałem Państwu zaproponować zawołanie z chóru wstępnego z Pasji według świętego Jana, Herr unser Herrscher, tekst pochodzący, czy też będący parafrazą psalmu 8, rozpoczyna całe dzieło. Jest to tekst: Panie Władco nasz, Twoja władza niesie się po krańce ziemi. To zawołanie her, her, her trzykrotne jest zawołaniem jednocześnie jakby będącym, czy też wyrażającym uwielbienie Pana, uznanie Jego władztwa, oczywiście w sensie duchowym. Władco nasz, Twoja władza niesie się po krańce ziemi. Zawołanie her, her, her jest przykładem, nazwijmy to, eksklamacją w tym pozytywnym, w tym może nawet w pewnym sensie optymistycznym znaczeniu. Wszyscy znamy wprawdzie muzykę do Pasji Janowej, ale posłuchać
zawsze jest przyjemny. Myślę, że jakby nie muszę już tutaj Państwa przekonywać do tego, że mamy tutaj zawołanie, że mamy tutaj okrzyk, że mamy tutaj eksklamację i że w tym zawołaniu niesie się pochwała i uwielbienie. Przykład z pasji Janowej dotyczący figury interrogacje, czyli zapytania. Zapytania mogą mieć różny charakter. Mogą być ilustracją dosłownego, bym powiedział, pytania. Zwykle pytając kogoś o coś, zawieszamy głos, bym powiedział, ku górze. W przypadku tego konkretnego fragmentu będziemy mieli właśnie taką muzyczną, bym powiedział, realizację melodyki pytania. Pytanie dotyczy fragmentu, czy też jest, czy pochodzi z fragmentu Pasji według świętego Jana, kiedy to Judasz, zdrajca, przyszedł z kohortą żołnierzy, którzy postanowili Jezusa pojmać i Jezus zadaje im pytanie, kogo szukacie? Oczywiście znamy tę odpowiedź, oni odpowiedzą Jezus von Nazaret, czyli Jezusa z Nazaretu, ale proszę zwrócić uwagę na pytanie, wen suchet ihr, tutaj w kursorem wskazuje to, wen suchet ihr, to jest oczywiście pytanie jakby odzwierciedlające melodykę pytania, ale jednocześnie jakby to pytanie i melodyka tego pytania pozostawia nas, bym powiedział, w zawieszeniu, budując dramaturgię całej tej sceny, nie tylko ewangelicznej, ale sceny, nazwijmy to, muzyczno-ewangelicznej w opracowaniu Bacha. Moment. Tak. I odpowiedź. Inny przykład, interrogacja z Pasji według świętego Mateusza. Również pytanie, a przy okazji pytanie wzbogacone o figurę aposiopezis, czyli milczenia. To jest scena, bym powiedział, jedna ze scen początkowych bachowskiej pasji według świętego Mateusza. Zgodnie z tekstem Ewangelii według świętego Mateusza mamy tutaj scenę z ostatniej wieczerzy. Ostatnia wieczerza, podczas której Jezus jakby przekazuje informacją i uczniom informację, że wie, że jeden z nich go zdradzi. Uczniów jest 12, jeden z nich go zdradzi. My wiemy kto, oczywiście wiemy, to był Judasz, natomiast uczniowie między sobą są zaniepokojeni i zadają mu pytanie. Panie, czy to ja? Panie, czy to ja? Panie, czy to ja? Proszę zwrócić uwagę na dwa momenty. Przepraszam. Oczywiście z powodów tego, że mamy tutaj zagmatwanie od strony polifonicznej, nie wszystko może iść zawsze do góry, ale generalnie pytanie kończy się właśnie skokiem tutaj kwarta w górę. Kwarta w górę. Natomiast między zawołaniem Panie, czy to ja, jest jeszcze figura aposiopezis, pauza, jakby ilustrująca zaniepokojenie, zastanowienie się, ojej, czy to ja, ojej, czy to ja, ojej, czy to ja, tak można by powiedzieć. Więc Bach w sposób psychologicznie genialnie odmalowuje tę sytuację. Natomiast gdybyście Państwo próbowali teraz policzyć, ile razy się tutaj ten zwrot pojawia, to mogę Państwu powiedzieć 11, bo jeden z uczniów wiedział, że on będzie zdrajcą. Sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihm, er ist
wszystko dobrze. Moment. O. No i inny rodzaj figur z zakresu tych figur wyrażających w sposób szczególnie wyrazisty emocje, z tych figur patetycznych, skoki. Pierwszy przykład znowu z Claudia Monteverdiego, z jego opery Orfeusz. Saltus Duriusculus. Skok charakterystyczny o interwał charakterystyczny. Koniec drugiego aktu. Eurydyka umiera ukąszona przez węża na łące. Sytuacja nieoczekiwana, sytuacja dramatyczna. Przypadek zrządził o jej śmierci. Zgodnie z tradycją i jakby z zasadami teatru starożytnego, nie wolno było pokazywać śmierci na scenie czy to operowej, przynajmniej w XVII wieku jeszcze, czy to dramatycznej. Natomiast o śmierci donosili posłańcy albo posłanki. No i posłanka przybywa, ona ma tutaj nawet imię messaggiera z języka włoskiego, posłanka w sensie ta, która przynosi wiadomość, która śpiewa właśnie ach, wypadku straszliwy, ach, złosie, losie okrutny i zły, ach, gwiazdy niegodziwe, ach, niebiosa zawistne, czyli jakby tym bardzo patetycznym tekstem wyraża, czy też oznajmia o śmierci Eurydyki. Mamy tutaj jakby znowu te wszystkie elementy również charakterystyczne dla figur patetycznych. Mamy również to zawołanie ach, ach, tu jest aj, 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 aj. Ale mamy również skoki o interwały charakterystyczne. Proszę bardzo zwrócić tutaj uwagę. Aj, skoro, patrzebo i tak dalej. Albo tutaj aj, stelle. Zobaczcie, ten skok tutaj między słowem aj i słowem gwiazdy. To wszystko jakby mieści się w zakresie figury saltus duriusculus. I znowu to jest sytuacja, o której mówiłem. Claudio Monteverdi nie pisał tutaj figury Saltus Duriusculus, tylko Claudio Monteverdi jakby w zasobie swoich środków kompozytorskich miał taki sposób wyrażania tego typu emocji, tego typu tekstu i wiedział, że tak to należy zrobić. I my się od Claudia Monteverdiego uczymy tego języka muzycznego baroku albo od Bacha, tylko że ani Bach, ani Monteverdi nie używali w tym przypadku sformułowania a tutaj zastosowałem saltus duriusculus, żeby to właśnie wyrazić. Nie, on po prostu jakby to należało do jego, nazwijmy to, słownika, czy też do konwencjonalnego języka muzycznego. On tym się posługiwał, tak jak my się posługujemy pewnymi konwencjami językowymi. Ale ponieważ to jest język konwencjonalny XVII wieku, trochę obcy dla nas, musimy się jego uczyć. Tak jak się uczymy na przykład gramatyki języków obcych i ucząc się gramatyki języków obcych nazywamy pewne zjawiska, ale przecież to jest tak jak pan Jourdain, nie wiem, w Mieszczaninie Szlachcicem też nie wiedział, że mówi prozą. Przecież nie będziemy sobie teraz tłumaczyli, że mówimy prozą. Przepraszam za może takie dalekie odniesienie. A teraz przykład dźwiękowy. Messaggiera z Orfeusza Claudia Monteverdiego. Przechodzimy dalej. Inny przykład, dla odmiany znowu z Bacha, figury Saltus Duriusculus. Tym razem znowu z pasji według świętego Mateusza. Recytaty w 59. Druga część pasji. Jesteśmy już w scenie bezpośrednio poprzedzającej śmierć Chrystusa na krzyżu. Tekst tego recytatywu, a właściwie arioza, bo tak to należy określić, śpiewanego przez głos altowy, jest następujący. Ach, Golgoto, nieszczęsna Golgoto, Pan chwały musi tutaj haniebnie konać. Błogosławieństwo i zbawienie świata złożono na krzyżu jako przekleństwo. Stwórca nieba i ziemi, ziemi i powietrza został pozbawiony. Niewinny musi umrzeć tutaj jak złoczyńca, tak głęboko rani to moją duszę. Ach, Golgoto, nieszczęsna Golgoto. No i jakby w tym sformułowaniu ach, Golgota,
kryje się, bym powiedział, ta suma, nazwijmy to, rozpaczy, ta suma smutku, ta suma zasmucenia i przerażenia sytuacją, o której jakby jest mowa w całym tym tekście. No i znowu Bach uznał za stosowne, że najlepiej będzie to wyrazić właśnie za pomocą skoków o interwały charakterystyczne. I znowu chcę Państwu powiedzieć, że Bach nie pisał saltus duriusculus, tylko Bach zastosował, jakby powiedział, figurę muzyczną z zasobu jego konwencjonalnego języka muzycznego, z jego warsztatu kompozytorskiego. On się tym posługiwał na różne sposoby w różnych sytuacjach, a my to nazywamy jako saltus duriusculus. Przejdziemy do następnego przykładu dźwiękowego. Jak byliśmy przy saltus duriusculus, to teraz spróbujmy sytuację jakby analogiczną, ale w passus duriusculus określić. Przykład, który wybrałem, żeby zilustrować sens figury właśnie tego przebiegu muzycznego określonego ramami interwału charakterystycznego, wybrałem z kantaty 21, z arii, w centrum dzieła. Dosyć dramatycznej arii, której mowa o tym, czy też życie ludzkie jest porównane do, nie wiem, podróży morskiej, do podróży morskiej w czasie burzy, do niebezpieczeństw, jakie człowieka czekają podczas takiej podróży morskiej. Sztorm i fale chcą mi zaszkodzić. Oczywiście to jest metafora, zresztą bardzo popularna w baroku właśnie, że życie jest jak podróż morska. Oczywiście w tej metaforze mieszczą się też różne, bym powiedział, związane z tym, nazwijmy to, elementy. Latarnia morska, brzeg, to jest oczywiście to szczęśliwe zakończenie życia, do którego każdy chrześcijanin ma dążyć, czyli śmierć, że powiem, w łasce, która gwarantuje życie wieczne i tak dalej. Otóż aria. Sztorm i fale chcą mi zaszkodzić. Morze żałością wzburzone chce ducha mego zgnębić. Maszt się łamie. Kotwica się urywa, czyli jakby tu jest odzwierciedlona metaforycznie sytuacja człowieka grzesznego, który traci panowanie nad swoim duchem, nad swoim ciałem. Tutaj utonąć muszę na głębi, tam otchłań piekień mam przed oczyma. I teraz proszę zobaczyć, jak Bach to genialnie ilustruje muzyką. Z jednej strony fale, proszę zwrócić uwagę na te fale tutaj, taram, przepraszam, w części adagio, param, 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 param. Mamy muzyczne fale prawie dosłownie zilustrowane. Z drugiej strony to, co jest, powiem, trübsal, czyli te wszystkie trudności na tym morzu niebezpieczeństwa oddane charakterystycznymi skokami, figurami, jak powiem, i chromatyką. No i wreszcie to, co najważniejsze, czyli to zejście, passus duriusculus. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy już straciliśmy wszystkie nasze, bym powiedział, punkty oparcia, kiedy się złamał maszt, bardzo pięknie złamany maszt za pomocą łamanego akordu, zresztą dysonującego. Kiedy się złamał maszt, tutaj jest na dodatek bresin też muzycznie zilustrowane łamanie, no to wtedy idziemy na dno. I tutaj słowo sformułowanie. Hier versinkt ich in den Grund, czyli teraz idę na dno, tutaj schodzę na dno. I to proszę zobaczyć, dosłownie zilustrowane za pomocą figury passus duriusculus, to schodzenie na dno, a słowo grunt jest najniższym dźwiękiem jakby w całym tym pasażu. W związku z tym Bach, bym powiedział, jakby korzystając z zasobu swojego języka muzycznego, swojego słownika, swoich możliwości kompozytorskich, właśnie stosuje to, co my nazywamy figurą passus duriusculus. Proszę, teraz posłuchajmy przykładu dźwiękowego. Ist Trübsals volle Meer, will mir Geist und Leben
I tutaj schodzi. Inny przykład Passus Divusculus pochodzi z Pasji według świętego Jana. Odniesiony do zupełnie innej sytuacji, ale jakby idea jest ta sama. Czyli trzeba coś pokazać, coś, co z góry na dół schodzi. W tym przypadku Bach uznał za stosowne, aby właśnie w ten sposób, który my nazywamy właśnie figurą Passus Divusculus, przekazać czy też zilustrować scenę rozerwania zasłony w świątyni. Swoją drogą, ten akurat fragment tekstu pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza, ale Bach uznał za stosowne, aby go wprowadzić. Otóż po scenie śmierci Chrystusa na krzyżu mamy ten moment, kiedy rozrywa się zasłona w świątyni, kiedy mamy całą, bym powiedział, sekwencję zdarzeń będących bezpośrednim następstwem śmierci Chrystusa na krzyżu. Trzęsienie ziemi, umarli, powstają z grobów, a w świątyni zasłona rozerwała się z góry na dół. I Państwo usłyszą to rozerwanie zasłony z góry na dół, tak jak tutaj Państwo widzą w tym przebiegu 32. A potem mamy trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi jest oczywiście zilustrowane bardzo gwałtownym, przepraszam, mi się cały czas przesuwa, bardzo gwałtownym tremolem w basso continuo. Bardziej chyba wyrazistego trzęsienia ziemi, jak tremolo właśnie w całym zespole basso continuo, chyba trudno byłoby sobie wyobrazić. Przepraszam. Von oben an des guten Haus, und die Erde bebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf die Leibe der Heiligen. Przez moment dźwięk uciekał, ale mam nadzieję, że Państwo usłyszeli to, co było tutaj najważniejsze. A teraz kilka figur kontrastowania, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób i kontrastować, i jakby zestawiać sobie ze sobą różne figury muzyczne. Znowu kantata 21, jedna z moich ulubionych, chór wstępny do tej kantaty, który jakby w samym tekście, w samej warstwie tekstowej jakby wyraża dwa afekty, wyraża dwie emocje. Wyraża lęk i smutek, ale też nadzieję na pocieszenie. Tekst po polsku brzmi mniej więcej tak. Choć liczne utrapienia serce moje dręczą, ale ty mą duszę pocieszasz. W związku z tym jakby w tym jednym zdaniu zawarte są dwie emocje. I zobaczcie, jak to Bach genialnie wszystko zrealizował. Bym powiedział, to jest piękna gramatyka muzyczna, bo choć liczne utrapienia serce moje dręczą, mamy przecinek. W przypadku języka niemieckiego mamy tutaj po tym jakby to za tym słowem serce moje dręczą, czy też za tym wyrażeniem pauzę, chwilę ciszy. To jest właśnie ten przecinek muzyczny, potem sformułowanie ale, aby, no i jakby przechodzimy do sfery radosnej jakby tego chóru wstępnego w kantacie 21, czyli nadzieja. Przychodzi pocieszenie ze strony Pana. Zobaczycie, dwa sposoby wyrazu muzycznego. Najpierw jesteśmy w tonacji molowej i w sferze chromatyki, a potem w radosnej sferze tonacji durowej, w sferze diatoniki. Przecinek, ale i pocieszenie. Mam nadzieję, że to zrozumiałe i słyszalne dla Państwa było, to potem te melizmat i tak dalej wyrażają tę radość właśnie z faktu tego, że pocieszenie nastąpi. Teraz inny przykład pięknego zastosowania figury apodiopezji, bym powiedział modelowego dla mnie.
czyli figury ilustrującej albo pauzę, albo ciszę, albo nicość. Jesteśmy przy kantacie czwartej Jana Sebastiana Bacha, Christ lachim to des Banden, kantata wielkanocna. Aria numer trzy, aria tenorowa. Ta kantata, tak zwana kantata, to jest kantata chorałowa, ponieważ jakby tekst stanowi wyłącznie chorał, tekst chorału Christ lachim to des Banden i każda z części tej kantaty to jest po prostu opracowanie kolejnej zwrotki tego chorału, tekstu tego chorału. W trzeciej zwrotce mamy następujący tekst. Jezus Chrystus, Boży Syn, przyszedł za nas spłacić dług, grzechy zmył cierpieniem swym, przez to śmierci zabrać mógł wszelką władzę tu nad nami. Teraz nic jednokształtem mani, śmierć oczywiście, ale pazur utraciła, alleluja. No i na tym słowie nic, czy też kiedy mamy to słowo nic, ta pustka, śmierć już niczym człowiekowi, jak powiem, nie zagraża. Śmierć już jest niczym, niczym groźnym. Teraz nic tam jest stanowi, śmierć stanowi. Bach to pięknie ilustruje za pomocą pauzy generalnej, którą tutaj, mam nadzieję, widzą Państwo, zakreśliłem ją specjalnie tutaj owalem. Widzą ją Państwo, jeśli tak, to jeśli nie, to proszę mi powiedzieć, że coś jest nie tak, ale mam nadzieję, że ją Państwo widzą. Ale swoją drogą jeszcze zwróćcie uwagę, słuchając, jakby tutaj bym powiedział, moment walki między śmiercią a Chrystusem, tak to nawet trzeba określić zgodnie z tekstem chorału, to ten moment walki, gwałtowny moment walki jest zilustrowany za pomocą gwałtownie granych akordów na skrzypcach, nawet akordów pełnych przez cztery dźwięki, zanim do tego nic nadejdzie. No i potem mamy słowo alleluja, już wyrażające radość i oczywiście fakt zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Teraz posłuchajcie, czwarta. To pomroka śmierci, a nic innego. Zwrócić Państwa uwagę w przypadku tej konkretnej sytuacji, jak niezwykle ważne jest zrozumienie sensu figury retorycznej. Teoretycznie mamy tutaj tylko ćwierćnutę i pauzę ćwierćnutową i ósemkową, więc właściwie to mogłoby być szybko. A przecież mamy sytuację taką, że właściwie świadomy wykonawca, świadomy śpiewak, świadomy dyrygent powinien tutaj na to zwrócić uwagę, że to słowo nichts, a potem pauza, po prostu odnosi się do pustki, do konkretnego nic. Więc trzeba to jakby wyrazić. A potem mamy słowo adagio podkreślające, że ta śmierć utraciła swoją moc. Więc wyrażenie tego przez kompozytora za pomocą tej konkretnej figury retorycznej było bardzo pomocne, aby wskazać śpiewakowi, w jaki sposób to wykonać i instrumentalistom tak samo. Kolejny przykład figury suspiracji. Z kolei to figura wzdychania, łkania, smutku. Przypadek z kantaty 21, znowu moja ulubiona kantata, aria sopranowa numer 2. Łzy wzdychania, smutny wielce śmierć i trwożliwa tęsknota trapią me strachliwe serce. Lęk mnie męczy i zgryzota. Tak jak mówiłem, kantaty Bacha są zbudowane, bym powiedział, emocjonalnie, od przerażenia do happy endu, w związku z tym jakby po tej części pierwszej, która zapowiada, że wprawdzie człowiek, jak powiem, troszczy się i smuci, ale pocieszenie nadejdzie, ta aria druga następująca po tym numerze wraca do tego momentu smutku i przerażenia. Usłyszą Państwo w figurach tych właśnie ósemek łączonych łukiem opadających, właśnie figurę, którą określamy miarem
mianem suspiracja. I znowu, Bach nie pisał tutaj suspiracja, pewnie nawet nie wiedział o tym, że stosuje suspirację. Bach po prostu uznał za stosowne, że należy do takiego sposobu skomponowania, czy też opracowania tego tekstu tutaj jakby w ten sposób należy to zrobić. To po prostu należało do jego konwencjonalnego języka muzycznego. Krótki przykład z tego fragmentu. Wojfer oznacza zdychanie. Trenen, łzy. Płaszczów not, pod obawa i śmierć. I przechodzimy do następnego przykładu, innego sposobu zastosowania figury suspiracji. Wracam do początku XVII wieku, do początku baroku. Jesteśmy przy jednym z najważniejszych bodaj dzieł, nazwijmy to środkowego XVII wieku, dzieł dramatycznych, Koronacja Popei Klaudia Monteverdiego, napisana już dla Wenecji w roku 1643. Akt trzeci tego dzieła to lament Oktawii. Oktawia to prawowita żona Nerona, który jest bohaterem tej opery obok swojej nałożnicy i metresy Popei. Oktawia spiskowała przeciwko Neronowi i została za ten spisek skazana na śmierć. W rzeczywistości ona nie została skazana na śmierć, tylko na wygnanie. Natomiast w operze, w librecie Francesca Burnaciniego. Mamy tutaj sytuację taką, że bohaterka Ottawia zostaje wygnana z Rzymu. Jej wygnanie ma przebiegać w sposób dramatyczny, ma zostać przywiązana do masztu statku, który zostanie bez okrętu, który zostanie bez sternika, wypuszczony w morze. Pewna śmierć. Ale Ottawia żegna się z Rzymem i płacze. Płacze nad swoim losem i płacze znaczy żegnając się ze swoim ukochanym miastem, z przyjaciółmi, rozpacza nad swoim losem. W związku z tym głos jej się urywa. I usłyszą Państwo między jakby zawołaniem addio Roma. To jest po prostu jakby urywane słowo addio, addio Roma, addio patria, addio amici, addio, żegnajcie. Inny przykład figury suspiracji, wrócę do Bacha. Proszę zobaczyć, jakby, że ja używam tej samej nazwy, figurę dla kompletnie różnych kontekstów, również nazwijmy to dramatycznych, literackich, ale też i muzycznych. Przypadek kantaty 39 Jana Sebastiana Bacha. Przepiękna kantata, zaczynająca się od chóru ułam łaknącemu chleba twego. No i scena łamania chleba. Oczywiście w nawiązaniu do sceny znanej nam z Ewangelii. Łamanie chleba zilustrowane muzycznie poprzez jakby te dźwięki łamane, przechodzące z jednych instrumentów do drugich, a potem zilustrowane pięknie w chórze słowo brich i pauza. Dem hungrigen pauza, dein Brot, czyli podziel się, ułam głodnemu kawałek chleba.
Gris tym hungrigen dein Brot. I jakby ta scena łamania, ten ilustracja jakby muzyczna łamania, no tutaj się odbywa właśnie za pomocą figury suspiracji. Przepraszam, tu mi się trochę urwało, ale mam nadzieję, że figurę Państwo wysłyszeli. A teraz przykład zmiany, która jest konieczna, aby wyrazić również zmianę emocji i zmianę znaczenia tekstu. Odwołam się znowu do pasji Janowej. Jesteśmy w sytuacji arii altowej, czy też w momencie, kiedy śpiewana jest aria altowa bezpośrednio po śmierci Chrystusa na krzyżu z tekstem Es ist vollbracht, wypełniło się. Wypełniło się, czyli wypełniło się i pismo, i wypełniło się to, co miało się wypełnić w związku z misją Jezusa na ziemi, tak to w taki sposób najprostszy określę. No i mamy sytuację smutku. Pierwsza część tej arii dotyczy smutku nad faktem śmierci, smutku po ostatniej godzinie, która wybiła w życiu Jezusa. Die Trauer Nacht lässt nun die letzte Stunde, lässt nun die nächste, letzte Stunde zählen. Ale ta sama aria w części środkowej przestaje być smutna, ponieważ w tej arii zostaje powiedziane, ale to nie jest śmierć, która powinna ludzi zasmucać, ponieważ zgodnie z zapowiedzią ze Starego Testamentu, oto bohater z Judy, der Held aus Juda, siegt mit Macht, czyli Jezus zwyciężył. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Bohater z Judy zwyciężył. No i to zwycięstwo oczywiście jest to zwycięstwo nad śmiercią. No i dlatego się to wypełniło. I teraz ten smutek wyrażony w pierwszej części przekształca się w radość wyrażoną w części Vivace. Zmiana z tonacji ha-mol na tonację d-dur. Zmiana tempa z metrum parzystego na metrum 3/4. Notabene polonez, ale to przy okazji, kiedy może Państwu jeszcze to wyjaśnił. Oto bohater z Judy zwycięża. To zwycięstwo, które on odnosi nad śmiercią, odniósł je poprzez swoją śmierć na krzyżu. Zmiana. Oh.
Mam nadzieję, że to było dla Państwa jasne. Przypominam, mówiliśmy o figurze mutatio. Tutaj to była i per systema, ponieważ zmieniła się tonacja. Per motus, ponieważ zmieniło się tempo. Zmienił się charakter. Wszystko tu się zmieniało i Bach jakby tę zmianę jakby w każdej sferze wyraził. Natomiast inny przykład. Trochę do innego kompozytora przejdźmy na zakończenie, bo już też czas się powoli kończy. Szkoda mi, bo jakbym jeszcze trochę tych przykładów mam tutaj, ale mam nadzieję, że to, o czym dotychczas mówiłem, już pozwala Państwu sobie trochę lepiej wyobrazić ideę i istotę, bym powiedział, tego, co określamy mianem retoryki w muzyce baroku albo retoryki muzycznej. Jesteśmy w pierwszym akcie Mesjasza. Scena, ponieważ Mesjasz, libretto, tekst Mesjasza Händla, zresztą libretto autorstwa Denensa, ale w rzeczywistości jest to libretto polegające na tym, że zestawione ze sobą zostały wyłącznie cytaty z różnych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, zestawione ze sobą. Akt pierwszy dotyczy zapowiedzi przyjścia dopiero Mesjasza. I w tym akcie pierwszym chór, słynny chór, Owawe Telest, Good Tiding to Zion. Oczywiście ten fragment dzieli się na dwa charakterystyczne jakby fragmenty tekstowe. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie, podnieś swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem, podnieś, nie bój się i tak dalej. Słowo podnieś i powstań będzie nowym elementem, który będzie wymagał jakby według kompozytora zmiany faktury polifonicznej na homofoniczną. I zobaczycie, że jakby następuje tutaj zmiana jakby właśnie faktury, mutacja per systema z polifonii na homofonię, po to, aby jakby wzmocnić przekaz tekstu bezpośrednio tutaj z proroctwa Izajasza. Wtedy z polifonii prosta, powstań, podnieś i powiedz, oto wasz Bóg. I jeszcze z Mesjasza inny przykład, moim zdaniem fantastycznego i genialnego jakby skontrastowania za pomocą muzyki tekstu. Tu znowu tekst pochodzący tym razem, to już jest akt trzeci, pochodzący z pierwszego listu do Koryntian. Tekst, skoro przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie. Oczywiście wiemy, o co chodzi tutaj, bo to jest wytłumaczone zaraz w drugiej zwrotce, czy też w drugim zdaniu tego tekstu, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Tym człowiekiem, przez którego przyszła śmierć, oczywiście jest ten Adam, grzech pierworodny i tak dalej, tym przez którego przyszło zmartwychwstanie jest Chrystus. W Adamie umierają, w Chrystusie wszyscy zmartwychwstają. W największym uproszczeniu. I co teraz robi Händel? Fragment dotyczący śmierci opracowuje w fakturze a cappella, opracowuje w tonacji a mol, jakby w tempie grave. To jest wszystko tutaj w partyturze zaznaczone. Kiedy przechodzi jednak do tej radosnej, bym powiedział, do tego radosnego elementu skontrastowania, bo przecież jest to figura retoryczna, to jest jakby też figura poetycka, zawierająca w sobie ten kontrast, ale przez człowieka przyszło zmartwychwstanie. Przechodzimy do tonacji C-dur, przechodzimy do całości jakby tutti, wszyscy śpiewają, jesteśmy w tonacji C-dur w bardzo prostym, akordowym i diatonicznym opracowaniu. Potem mamy to samo jakby powtórzone, że przez Adama umieramy, ale znowu mamy Allegro, ale przez Chrystusa wszyscy zmartwychwstajemy. Händel to zrobił genialnie i oczywiście są to wszelkiego rodzaju figury mutatio, o których moglibyśmy powiedzieć, tutaj zastosowane.
i zmartwychwstań. Państwa, ja na tym fragmencie już muszę skończyć swoje zajęcia, swój wykład, ponieważ będą i następne i nie byłoby fair z mojej strony, gdybym przeciągał to wszystko, więc na tym muszę skończyć i liczę na to, że Państwo, jak powiem, skorzystali z tego, co powiedziałem że przydatne się okazało i zrozumiałe. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem Państwa swoim wykładem i że trochę przewalając w cudzysłowie czas, jednak, udało się mi jakieś ważne informacje Państwu przekazać. Jeśli są jeszcze pytania, to dajmy sobie może 2 minuty, a potem na pewno potrzebna jest Państwu chwila przerwy przed następnym wykładem, przed następnym spotkaniem. Dziękujemy Panie Profesorze za znakomity wykład. Zapraszam do zadawania pytań. Myślę, że wygodniej będzie tak, żeby napisać je na czacie, a ja je odczytam, jeśli o to mogę poprosić. Jeśli są jakieś pytania. Ja wiem, że trochę Państwa tym masą informacji zaskoczyłem i zarzuciłem, także, ale widzę, że Pan Krzysztof Jamrus podniósł tutaj rękę. Nie wiem, czy mógłbym ustnie zadać te pytania, bo będzie trochę może długo, jeśli to w tekście bym chciał. Proszę bardzo. Nie wiem, czy nie jestem jakąś osobą persona non grata, bo nie jestem wokalistą, a to seminarium muzyki wokalnej. Jestem instrumentalistą, tak chciałem pana profesora zapytać, ponieważ jeśli na przykład gramy muzykę Bacha, wspomnianego tutaj kilkukrotnie, zastanawiamy się, czy w utworach czysto instrumentalnych, które nie zawierają w sobie tekstu, który właśnie tutaj w tych różnych przykładach przywołanych wprost wskazuje nam właśnie afekt, podpowiada nam, jakie tutaj kompozytor chciał wzbudzić emocje, namiętności. Grając właśnie czysto instrumentalną muzykę, nawet taką pedagogiczną jak Das Volte Perite Klavier czy suity francuskie, w tekście muzycznym możemy zauważyć fragmenty typu właśnie pojedyncze figury retoryczne, tutaj prawda patopoja w basie albo tutaj tirata, tak? I zastanawiamy się, na ile te środki zastosowane przez kompozytora są właśnie jakąś sugestią wobec wykonawcy i też jako wykonawcy, na ile my się mamy jakoś wykonawczo odnieść do nich, czy tylko mamy poprzestać na jakiejś właśnie analitycznej refleksji, zadowolić się tym, że zauważyliśmy figurę retoryczną w nutach i na tym poprzestajemy, a właśnie na ile mamy przekazać to w swoim wykonaniu i próbować przez to też wzbudzić jakieś emocje u słuchacza, tak? Bo to jest jakby chyba docelowy punkt zadany przez kompozytora. No, nie wiem, tak się tylko zastanawiam. Właśnie na ile to ma przełożenie w muzyce czysto instrumentalnej. Dziękuję bardzo. Ja tutaj nie odpowiem jak instrumentalista, nie odpowiem też jak teoretyk, który jakby ex cathedra mówił, ma być tak, tak i tak, ale posłuży się trochę moją wiedzą, żeby uświadomić bardzo ważną rzecz. Język muzyczny baroku jakby to nie tylko to, co się mieści jakby w tej sferze wokalno-instrumentalnej, ale również cała sfera muzyki czysto instrumentalnej. I to jest nadal język muzyczny i to jest nadal to, co Johannes Matheson określał w traktacie Vollkommene Kapellmeister jako Klangrede, czyli mowa dźwięków. A jeśli jesteśmy jakby w tym obszarze pojęciowym mowa, język, Klangrede, to znaczy, że nadal muzyka instrumentalna jest czymś, co jakby jest jakimś rodzajem przemowy. Może za muzyką instrumentalną nie kryje się konkretny tekst. Czasami się kryje. No powiedzmy sobie, niektórzy kompozytorzy, jak na przykład Vivaldi, chociażby w 4 porach roku, dodają do tego tekst poetycki, który stanowi inspirację, a więc jakby stanowi taki przewodnik, co należy wyrażać tą muzyką. Ale niektórzy tego nie robią. I teraz, jeżeli pan jako instrumentalista
grając, a mając świadomość retoryki muzycznej i tego, co pan jakby chociażby na podstawie takiego wykładu jak ten, no powiedzmy sobie, jest w stanie użyć. I widzi pan, że mamy patopoje. Widzi pan jakby tę opadającą sekwencję. Widzi pan saltus durius, widzi pan ten charakterystyczny interwał. To jeżeli ja bym był instrumentalistą, to bym uważał, że to jest nadal jakiś rodzaj emocji wyrażanych poprzez już tylko same dźwięki. I klang redy jako taka też jest mową. W związku z tym nawet mowa czystych dźwięków jest nadal retorycznym przekazem. Nie da się dosłownie powiedzieć, że to wyraża smutek albo radość, albo miłość i tak dalej, ale przecież my to czujemy. Jakby gdzieś emocjonalnie to odbieramy i nie ma tutaj co do tego najmniejszych wątpliwości. A poza tym przecież Bach był kompozytorem, który miał swój własny, ale każdy kompozytor miał swój własny, bym powiedział, zasób środków kompozytorskich, nazwijmy to z zakresu własnego języka muzycznego. I przecież jeżeli stosuje te same figury, na przykład w utworach z Das Wolten Perite, klawir, które stosuje w kantatach, a takie stosuje, to oznacza to, że najprawdopodobniej jakby gdzieś w jego emocjonalności wyraża to samo, tylko że już bez słów, że za tym nie stoi tekst. Ale dam panu taki przykład, że byli tacy w XX wieku chociażby, którzy uważali na przykład, że Das Wolten Perite klawir należy interpretować właśnie również w kategoriach muzyki przekazującej tekst. I był taki teoretyk polskiego pochodzenia, rosyjski teoretyk, miłośnik muzyki Bacha, nazywał się Bolesław Jaworski, nauczyciel wielu kompozytorów, m.in. Prokofiewa, Szostakowicza, może Szostakowicza nie tyle nauczyciel, ile taki mentor, wykładowca Konserwatorium Moskiewskiego, bardzo ważna postać. I on stworzył między innymi, znaczy napisał książkę o Das Wolten Perite Klavier, w której to książce wyszukał jakby cały zestaw figur muzycznych zastosowanych w muzyce instrumentalnej i pokazał te same figury w muzyce kantatowej. I biorąc jakby to pod uwagę, interpretował te fragmenty muzyki czysto instrumentalnej poprzez to, co wyrażała kantata. Jest to jakaś przesada, ale nazwijmy to kierunek emocji wyrażanych przez muzykę będzie podobny. Więc niewątpliwie ma pan rację, uważając, że to nadal coś wyraża. Może nie będziemy tego nazywali konkretnym tekstem, może nie będzie to brzmiało jak Es ist vollbracht, ale to będzie podobna emocja. Czy moja odpowiedź pana satysfakcjonuje? Tak, w pełni. Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo proszę. Jeśli nie ma pytań, to te kilka minut przerwy naprawdę się państwu przyda. Nie widzę żadnych łapek w górze. Dziękuję. Dziękujemy panie profesorze za znakomity wykład. To ja bardzo dziękuję za uwagę i cierpliwość i za zaproszenie. Dziękujemy pięknie. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze szansę się spotkać w jakichś podobnych okolicznościach w przyszłości, bo tematów jest wiele i pana profesora wiedza ogromna. Najchętniej na żywo, bo online już mam serdecznie dosyć, aczkolwiek no jest to niewątpliwie medium, które pozwala nam się łączyć bez podróżowania, no jakby w tej całej biedzie, niech to będzie tym naszym też jakimś pocieszeniem, że i od tej strony technologia może być dla nas pomocna. Dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy Dobrze. Państwu za udział. Państwu. Wykład pana profesora będzie dostępny jeszcze przez jakiś czas na YouTubie. Zachęcam, jakby ktoś chciał odświeżyć tę wiedzę i wrócić do wykładu. Zapraszam serdecznie, a na ten moment dziękujemy pięknie i zapraszamy na kolejny wykład pana profesora Szymona Paczkowskiego, który za dosłownie parę minut zaczniemy. Ja nie będę już miał wykładu. Przepraszam, pana profesora Michała Sławeckiego najmocniej przepraszam, oczywiście. Bardzo proszę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.